Cześć, witam was wszystkich serdecznie na kanale Golden Maniak. Witajcie ponownie w kolejnym odcinku standardowo łączonym. Tak jak obiecałem w poprzednim materiale, wybrałem się na komercyjne kopalnie. Coś tam powpadało, ale jak to mówią, szału nie było. Jedna rzecz była tylko zacna, pokazania. W zasadzie dwie, które zobaczycie na samym początku tego materiału. Później oczywiście była tamiza, bo byłem jakiś niedokopany i pojechałem sobie troszkę poryć jeszcze na tamizę. Dziś przed pracą kolejne 3 godziny zmagań na tamizie, więc mam nadzieję, że będziecie mieli co oglądać, jak zmontuję ten odcineczek, bo coś tam powpadało. Także ja jestem dzisiaj mega zadowolony, sporo złomu wpadło, także tu też fajnie. No i zobaczycie, tak jak mówię, zobaczycie to wszystko w dalszej części materiału. Jeszcze jutro, też przed pracą postanowiłem pojechać, ale to zobaczę, czy to będzie w tym materiale, czy w następnym. To już się okaże, ile tego wszystkiego udało mi się nagrać. Kochani, standardowo przypominam, że w sklepie odyńce.pl na hasło Maniak macie zniżeczam. Jakieś nowe ciuchy się pokazały, także jakby ktoś chciał jakieś bluzy, wykrywacze, to serdecznie zapraszam. Link do sklepu znajdziecie poniżej. No i chyba przypominać wam nie muszę, że zapraszam was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, kliknięcia tego dzwonka, aby być na bieżąco, żeby nic was nie minęło. Ja się z wami żegnam. Miłego oglądania. Trzymajcie się. Hejka. Wspominałem w poprzednim odcinku, 8 rano, kopanie komercyjne koło Peterborough, jakieś 160 km od domu. Zobaczymy, gdzie dzisiaj będziemy kopać. Tereny zapowiadają się jakieś takie fajne, zacne, więc zobaczymy, może coś ciekawego wyskoczy. Postaram się wam to pokazać. No i co, do pierwszego dołka, zaczynamy przygodę. Tak jak mówiłem, kopanko komercyjne, sami zobaczcie. Ludzi jak mrówków, wszyscy się rozeszli, mamy to pole. I za tym polem jeszcze kolejne 3, także jest gdzie szukać. I pierwszy dzisiaj fan z dołka. Myślałem, że monetka, ale tutaj mamy takiego Libery Batona, czyli guziczek jakiś taki z herbem, starczą, czy coś w tym stylu. Myślałem, że moneta, ale tutaj widać ułamanie. Także no co, pierwsze koty za płoty, pierwsze monetki. Zobaczymy, co dziś los przyniesie. No i jest pierwsze srebro z pola. I jest hamerek, połóweczka hamerka. Sami zobaczcie, mamy połóweczkę. Co to za hamerek? Jeszcze nie wiem. Zaraz go przetrę. Mam spryskiwacz i wam pokażę. Także dajcie chwilę. Wszystko wieje, ale nie wiem, co to za hamer. Sami zobaczcie. Powiem wam, że na chwilę obecną widzę tylko, że taki dziwny, ucięty, ale co jest po tej stronie? Co tam za król jest? To tego teraz wam nie powiem, bo nie mam pojęcia. Może uda się coś w domu ustalić, albo ktoś na polu podpowie, to wam to nagram. Także mamy pierwsze srebro w 2023, przepraszam, w 4 roku z pola. Kolejny wypad na tamizę, oczywiście standardowo centrum Londynu. Miejscówka odwiedzana przez turystów, więc liczymy na jakąś biżuterię. Także fajne miejsce, jeszcze tutaj nie byłem, nie szukałem tutaj w tym rejonie. Tam naprzeciwko macie taki budynek, który przypomina, niektórzy mówią, krótkofalówkę, walkie-talkie, jak zwał, tak zwał, ale na samej górze macie taras widokowy. Nazywa się on dokładnie Sky Garden. Jest tam darmowe wejście, także jakby ktoś chciał kiedyś do Londynu sobie przyjechać, to musicie sobie wejść na stronę Sky Garden, zabukować taką wizytę. Tam trzeba troszkę wcześniej, jakiś tydzień, dwa tygodnie wcześniej. Zależy pewno od sezonu, od czy to lato, czy dzieci mają wolne, ale minimum 2 tygodnie wcześniej możecie sobie zarezerwować i na przykład skoczyć sobie, zrobić tam fajne zdjęcie panoramki Londynu. Polecam. Golden Maniak. A dziś skupimy się tutaj na tych kamyszkach, czy jakaś biżuteria, czy jakieś drobne monety. No zobaczymy. Czas pokaże. W stronę mostu Tower Bridge, ale chciałem wam pokazać fajną rzeźbę. Co to jest w ogóle? Jakiś pies z królikiem trzyma nosorożca. Chciałem powiedzieć jednorożca, a to jest nosorożec. Ale zobaczcie, jaka figura. Tu takich figurek gdzieś po drodze pełno widziałem różnych, no ale takiej jeszcze w życiu nie widziałem. Także idziemy. Kierunek Tower Bridge. Tam nagrywałem kiedyś odcineczek z telewizja TVP na Wyspach, tak to się nazywało dokładnie. Tam miałem nagrywany odcinek. Ta miejscówka gdzieś tam mnie nie, jak to się mówi, no jakoś nie byłem zadowolony z tego miejsca, no ale damy drugą szansę, może coś fajnego wpadnie. Zobaczymy. Dzisiaj wylądowałem pod mostem, ale zobaczcie jakim.
pocztówkowe ujęcia, piękne. Słoneczko ładnie świeci. No i pierwsza znajdka, monetka. Ale czy to był jakiś stary tokenik miedziany? Czekajcie, przybliżę troszkę. Czy to jakiś stary miedziany tokenik? Czy też tylko zwykła blaszka? Nie wiem, może w domu się coś więcej uda ustalić. No ale pierwsza znajda jest. Zobaczymy, co dalej będzie wyskakiwało. Dobra, szybkie zdjęcie jeszcze i lecimy dalej. Witam ponownie w kolejnym już ujęciu z poszukiwań. Tym razem jestem na Hammersmith. 3 godzinki takie przed pracą wyskoczyłem sobie poszukać. Zobaczymy, co uda się dzisiaj znaleźć. Postanowiłem dzisiaj wstać, fajny odpływ, więc no co. Miejsce, byłem już tutaj 2 razy, coś tam powychodziło, parę rzeczy, ale dzisiaj jestem w szoku, bo zawsze tu był taki muł. Ja zaraz wam to pokażę. Zawsze tutaj był taki muł, pełno tego mułu. Nigdy tutaj przy tym murku w zasadzie nie chodziłem, bo nie miałem możliwości, bo tyle było tego szwaksu. Woda to wszystko zabrała, no i ujawniła, skarby były przykryte pod mułem. Także sami zobaczcie, od hulajnogi jednej przez krzesełko turystyczne. Tutaj mamy kolejną hulajnogę, także jest tych tutaj fantów od groma, pełno butelek, pełno jakiś ten. Tutaj mamy zrzutowisko gwoździ. Trzeba tu się chwilę pokręcić, może jakaś fajna miedziuszka albo coś ciekawego tutaj zalega. Tutaj poczekam, jak trochę słońce wstanie, będzie lepsza widoczność, to wam pokażę. No ale jakby ktoś sobie chciał tutaj coś wybudować, no to takich gwóźdków jest sporo. Co jeszcze wam chciałem znaleźć, pokazać? Co znalazłem jeszcze na oko, tutaj oczywiście chodząc, tak na szybciutko. Tutaj gdzieś to leżało, gdzie to było, maniek, skup się. Patrzcie, ile tego wszystkiego jest, macie, o, tutaj, tu mamy znalezisko, tu mamy, o, proszę, otwieracz do butelek, a przy okazji jakieś walkie-talkie ktoś wrzucił, proszę, tego ze sobą targać nie będę, ale widzicie, Motorola, taka oto wpadła. No i co jeszcze znalazłem? Starlinka. Ktoś kupił chyba, to jakiś pierwszy prototyp był Starlinka, sami zobaczcie, tutaj widnieje. O, taki oto Starlink. Co to było? Tego nie wiem, ale nic z tej strony nie ma. Takie dziadostwo, to chyba jakiś stół był. No, także miejscówka, no nie jest tu jakoś fajnie, żeby poszukać wykrywaczem, ale zejdę tam niżej, tam wychodziły jakieś fajne rzeczy, o, okularki tu leżą na oko. Także tu się chwilę pokręcę, wzrokiem popatrzę, co może tutaj zalegać. O Jezu, maniek, ostrożnie, bo ślisko. O, to jakieś blaszki. Co to za blaszki? Jakiś śmieciurek, pełno butelek, pełno kapsli, ale może coś między tym wszystkim fajnego zalega, więc ja już nie przeciągam, zaczynam dzisiaj przygodę z poszukiwaniami, zobaczymy, co dzisiaj wyskoczy. Jest pierwsza znajda na oko, już tutaj podeszłem, żeby to sprawdzić, sami zobaczcie, muł odsłonił kolejnego smartfona do kolekcji, za chwileczkę go podejmę i zobaczymy, co to za telefon. Także dajcie mi chwilkę, ja sobie jeszcze tylko nagram TikToka, aby też było na TikTok. Oczywiście wszystkich serdecznie zapraszam na takie krótkie shorty na TikToku. Tam też rzucam takie materiały śmieszne, różne filmiki, także serdecznie zapraszam. Oczywiście standardowo wpiszecie Golden Maniek i na pewno mnie znajdziecie. Także tutaj mamy kolejnego iPhone'ika. Zaraz go wam przemyję i wam pokażę. Gdzieś tam na TikToku zawsze są te gówno burze, ludzie pełno piszą komentarzy, po co wkładasz swoje telefony do wody, po co podrzucasz te telefony, dla zasięgów? Nie, kochani, dla żadnych zasięgów, to po prostu jest tutaj normalna rzecz, znajdywanie telefonów tam idzie porzuconych, zgubionych, nie wiem, to jest rzecz normalna. Tutaj mamy kolejnego iPhone'a, nie wiem, co to za model, widzę tylko, że żółty z tyłu, tyle mi to tam podpowiada, może z tych starszych jakiś. No ale jest kolejny iPhone. No co? No co mam wam powiedzieć? Nie wiem już, który z kolei tych telefonów, już tyle tu znalazłem, że przestałem to liczyć, a tutaj się tego znajduje od groma. No nic, szukam dalej, może coś jeszcze fajniejszego wpadnie, jakaś monetka. Zaczynamy jakieś poszukiwania konkretne, bo na razie tak wodzę wzrokiem, bo tak jak mówię, ten muł tutaj odsłoniło i zobaczymy, co tutaj jeszcze skrywa, co tu się jeszcze pokaże. Zostawiłem wykrywacz, wyszła z tego czarnego mułu oczywiście monetka, już wam pokazuję, ale zanim tą monetę wam pokażę, no to mamy co? Kolejny telefon z Tamizy, proszę. Tym razem stara, poczciwa
Nokia. Taki oto telefonik. Zaraz go przepukam i biorę ze sobą, tak jak mówię, żeby to od baterii. Bateria tutaj nie kisła, zabieramy go ze sobą. A monetka to dawno nie było. 3 pensy, 1943. Standardowo pozdrawiamy rocznik 43. Mamy tutaj jakiegoś George'a. Moneta, tak jak mówiłem, bardzo... znaczy monety teraz współczesne, jednofuntówki, bardzo przypominają właśnie te stare 3 pensówki tym swoim takim kształtem. Oktagon to się nazywa? Nie pamiętam, dobra, nie będę tutaj wam tutaj jakiś, jak to się mówi, kurwa, omnibusował. No nie wiem, jak ten kształt się nazywa, zapomniałem, ale mówię, jednofuntówki współczesne właśnie, znaczy są właśnie takiego kształtu jak ta stara 3 pensówka. Dobra, szukamy, o, tu zobaczcie ile jeszcze takich znalezisk, dlatego warto zakładać rękawiczki. To już wam kiedyś pokazywałem. Jedna żyleteczka, druga, i to też wszystko fajnie, ładnie bije, więc trzeba mieć się na baczności i zakładać rękawiczki, żeby nic wam nie wlazło. Dobra, to jakaś jeszcze szkiełko jakieś pokazałem. Krążę w tym mule, bo tak jak wam mówiłem, tu było wcześniej, nie było możliwe chodzenie, więc już wyszła kolejna moneta, 20 pensów. No i teraz mamy pierwszą dzisiaj babę na wózku. Baba na wózku w takim oto trochę zapłakanym stanie. Znaczy pokryta taką panierką, ja bym to powiedział. Ale daty 1937 rok. Proszę, George VI. Ona jakby ją ładnie oczyścić z tej panierki, to będzie naprawdę ładna moneta. Będzie się ładnie świecić, to wyschnie, odejdzie. No i piękną monetę będziemy mieli w kolekcji. Także szukam. Baby na wózku wychodzą, więc może jakieś 3 pensówka wyszła, więc może jakieś 6 pensów będzie, jakieś sreberko. Trzeba tu pokrążyć, skupić się chwilę. Cały czas w tym samym miejscu kolejna baba na wózku wyskoczyła. Co się tam dzieje? Czemu żeś się przewalił? Co ci tam? Niewygodnie było stać? Half penny ze stateczkiem 1900. Który tu mamy? 45. 1945 roczek. Half penny ze statkiem. Lubię te monety. Nieraz wychodzą naprawdę w pięknym stanie. Ale tak jak wam mówię, fajne Eldorado, moneta za monetą. Chyba tam trzymam tam kolejny sygnał, więc zaraz zobaczymy, co tam wyskoczy. Jak coś fajnego, to wam pokażę, a jak nie, to później wam powiem, co tam było. Stał jak dzwon i moim oczom ukazał się taki oto złotawy kolor. Ale to jest jakaś stara klamra od jakiegoś pasa pewnie, musiężna. Ale w pięknym kolorku, naprawdę dobry sygnał. Nakopałem się tego, bo nie mogłem tego znaleźć w tym czarnym mule. Ale wyskoczyło. A jeszcze do tego się pinpointer, nie włączyłem go do ładowania i się rozładował. Także dziś poszukiwania trochę będą zwolnione. Nienawidzę po prostu szukać bez pinpointera. Mam oczywiście powerbanka ze sobą, ale zapomniałem kabla. Znaczy mam kabel w samochodzie, ale nie chce mi się iść. Może za chwilę skoczę, bo coś czuję, że będzie mnie to bardzo, ale to bardzo denerwowało. Szukanie bez pinpointera. I dołączył do mnie oczywiście Marcin. Wspólnie szukamy na tej miejscóweczce. Mamy zamiar jeszcze gdzieś jutro wyskoczyć. Jak dam radę, oczywiście przed pracą, to może Wandsworth jutro? Co ty na to, Marcinie? Oczywiście. A dzisiaj znajdka. Słuchajcie, i to nie byle jaka znajdka. Odwrócę się od wiatru. Znajdka to wojskowa odznaka. Nie będę tutaj nic przecierał, kombinował. Widzę tutaj tylko koronę. W domu postaram się oczyścić i wam pokazać. Pierwszy raz w ogóle widzę taką, taką odznakę wojskową. No coś dla mnie pięknego. Tutaj miała mocowanie. Góra, dół. Jakiś ludek tam w środku jest. Ale co to za gość i do kogo należała ta odznaka? No to tego się dowiecie prawdopodobnie na podsumowaniu. Na co was oczywiście serdecznie zapraszam. Zobaczycie, co tam udało mi się ogólnie wykopać, bo bab na wózku to dzisiaj chyba padnie rekord. Naprawdę ich jest sporo. Dobra, szukam, bo to szkoda czasu. Ostatnie 2 godziny poszukiwań i trzeba lecieć do roboty, kręcić te chlebki. Kolejna miedziuszka. Tym razem już takie coś kiedyś widzieliście u mnie. Marcin przed chwilą też to znalazł. No to jest z tego co się dowiedziałem oczywiście, do pomiaru kabli. Także widzicie. Co masz? Proszę. Jeszcze jedną? Tak. No to już jest z tego miejsca 4. Marcin mówi, że chyba z 10 wykopał. Moja 3. Marcina już chyba z 10. No ale widzicie, takie do pomiaru w kabli. Nie wiem, o co chodziło, czemu mieli tyle tych sztuk i dlaczego to wszystko wrzucili. Tego już się pewno nie dowiemy. No to co, kopiemy dalej, może wyskoczy coś fajniejszego, cenniejszego. Słuchajcie, tam gdzie mój wykrywacz leży, znajdka wypatrzona w zasadzie na oko. I tutaj może być to naprawdę gruba znajda.
bo Marcin mówi, że Litka znalazła też podobne coś i to może być, słuchajcie, wikingowska, dobrze mówię, biżuteria wikingów. Jest to z kamienia zdobione, nawet pokazywał mi Marcin zdjęcia. Nie wiem, słuchajcie, wyślę to do archeologa. Jakby to się okazało, że to jest jakiś paciorek z jakiejś bransolety wikingów, no to by było grubo. Na razie się nie podniecam tym aż tak bardzo. Zobaczymy, co powie archeolog. Czy to faktycznie jest jakieś współczesne coś, czy faktycznie może być to jakaś biżuteria za czasów wikingów. No to by było naprawdę grube znalezisko. To jest po prostu kamyk jakiś oszlifowany, pokolorowany, jakieś kropki, kreski. No zobaczymy, no. Mam nadzieję, że to nie jest coś współczesnego, tylko coś starego i będzie to naprawdę mega znalezisko. Także trzymajcie kciuki, a ja jak się tylko czegoś dowiem, to wam to powiem. Jeśli chodzi o miedziuchę, to zobaczycie na podsumowaniu, ale to około kilograma, to już się tutaj kroi coś. Jest naprawdę tego sporo. Tych, to już nie wiem ile mam. Marcin tego wykopał, ja trochę wykopałem, ale zobaczcie tutaj. Czy to jakiś pierścionek, czy jakaś ozdóbka, tego nie wiem. Chciałbym, żeby to był pierścioneczek. Srebrzy się tak ładnie, takie wycięcia ma z jednej strony, z drugiej gładziutki. No nic, przyjrzymy się temu na podsumowaniu. Zapraszam, zobaczymy co to jest, choć wątpię. Albo jakaś tandeta, albo coś. Chociaż ładnie się to świeci. No nic, zobaczymy na podsumowaniu. Jeszcze godzina. O, jakaś tandetna biżuteria wpadła na oko. A nie, to nie biżuteria, to jakieś korale. Sami zobaczcie, takie coś. Ale to taki zwykły po prostu jakiś kawałeczek szmatki z ozdobami, niech to leży. Co chciałem powiedzieć, samochodzik znalazłem na oko. Taka oto ciężarówka, jakiś man czy coś, bierzemy. Ktoś kazał mi pod spodem patrzeć, a tu jest tylko napis siku. Nie, to z kili jest, a nie siku, maniek, co ty kurwa pierdzielisz za głupoty. Ale ołów jest, kawałek ołowiu tutaj. Marcin teraz pierścioneczek miedziany wykosił. Ja tu patrzę, nie, same pierdoły. No ale nic, nie poddajemy się, szukamy dalej, może coś ciekawego tu wyskoczy. Mamy znajdę na oko. Dawno nie było, choć dzisiaj to już trzecia. Ale zobaczcie, jaka ładna, taka duża. Tych dużych to się nie spotyka zbyt często. Piękna kuleczka, sami zobaczcie. Mówię, jedną mam taką zwykłą, jedną taką troszkę uszkodzoną, no ale trzecia kula. Także no, jakiś wysyp, a ty co masz? Miedziuchy dla ciebie. No dobrze, ja miedziuchę zbieram. Zobaczycie na podsumowaniu, dzisiaj to chyba rekordy, jeśli chodzi o miedziuchę, pobiję. No nic, trzeba się pokręcić, bo może jakieś kuleczki wyskoczą. Opłacało się dziś stać, choć kawałeczek sreberka to i tak cieszy, sami zobaczcie. Kawałek srebrnej monety, dawno z tamizy nie było sreberka w postaci srebrnej monety. No tutaj ta moneta no przeszła swoje, był to jeden szyling. Ale co tu się z nią stało? Wiktoria. Tak, Wiktoria chyba, albo Elizabeth. Nie, Wiktoria chyba. Zaraz zobaczę. Jeden szyling srebrny. Wiktoria. Ale sami widzicie. No, chociaż może z gramik będzie srebra. Nic, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Dobre i takie, jak to mówią. Lepszy ryc niż nic. Szukam dalej, bo to zostało mi ostatnie jakieś 40 minut szukania. Witam Was na samym końcu, dla tych takich bardziej cierpliwych chciałbym Wam coś fajnego i ciekawego dla mnie pokazać. W moje ręce wpadła taka oto książka, gdzieś w internecie przeszukiwałem sobie różne książki i moim oczom pokazała się jedna ze znajdek, która się znajduje w tej książce. Było takie fajne zdjęcie, no i mówię, kurczę, coś takiego podobnego już kiedyś znalazłem. I tak sobie przeglądam te wszystkie zdjęcia i zacząłem sobie porównywać i się okazuje, kochani, że pyk, tutaj na stronie dokładnie 65 znajduje się jedno z moich znalezisk. Słuchajcie, jest to plomba, którą znalazłem w październiku 2020 roku. Jest to plomba
koszerna, proszę bardzo, to jest moja właśnie plomba, która została użyta do tej książki. Jest to plomba żydowska. Prawdopodobnie mięso było eksportowane z Europy, trafiało na jakieś londyńskie markety z mięsem, no i taką plombę gdzieś miała. Jest to plomba z XVIII-XIX wieku, tak ją tam gdzieś, tak została wydatowana. No ale słuchajcie, dla mnie osobisty, fajny sukcesik, bo mówię, no jedno z moich znalezisk trafia do książki ze znajdkami. Mam sobie tu w ręku, mogę ją sobie trzymać, a ktoś przegląda taką książkę i tak się zastanawia, ale fajne cacko, nie? Także mój taki osobiście sukcesik. Fajnie, że jedna ze z moich znajdek trafiła do książki. Mogę sobie otworzyć książkę, mogę sobie tą znajdkę wyciągnąć z gablotki, popatrzeć na nią, poczytać, pokazać komuś. Także no naprawdę jestem mega zadowolony, że ktoś takie coś zrobił i jedna z moich właśnie znajdek trafiła do takiej książki. Książkę chyba zakupiłem za niecałe 14 funciaków, ale mówię, przeglądając gdzieś po prostu internet, zauważyłem, że mówię, no mam coś takiego podobnego. No i tak zacząłem porównywać zdjęcia i tak dalej, no i się okazało, że w 100% jest to moja znajdka. Do tego nawet jest tutaj ten symbol, który mam też przypisany w bazie PAS. I tutaj jest to mój, znaczy to jest, Boże, jak to się nazywa, numer rejestracji, który jest w mojej bazie PAS. Więc na 100% moja znajda z Tamizy. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się. Zaczynamy podsumowanie standardowo od ołowiu. Ołowiu mamy tyle, ale miedziucha przejdzie do historii. Chyba najwięcej, ile mi się udało tutaj zebrać, to jest 3 kg. Tyle waga wskazała. Takie blaszki do pomiaru kabli, jakieś mosiężne kółka, wszystko zabierałem ze sobą. No słuchajcie, taka mieszanka na skupie ponad 3 funciaki, także tutaj myślę, że około 10 funtów udało się znaleźć. Przechodzimy teraz do tych lepszych fantów. Zaczynamy podsumowanie i zaczynamy od telefonów. Pierwszy telefon Nokia, jaki model, nie mam pojęcia, to chyba z tych takich późniejszych Nokii. Do tego telefonik to iPhone, proszę bardzo, iPhone XR, tak on się chyba dokładnie nazywa. Tak mi syn powiedział, no i oczywiście pisaliście w komentarzach na TikToku, czy też na shortsach na YouTubie. Do tego cała ciężarówka złomiastych monet, przez guziki monety współczesne, do tego kuleczki, 5 kuleczek, tutaj taka klatka jakaś z ołowiu, z cyny, coś takiego, baby na wózku obfitowały w tym odcinku, 2, 4, 6, 8, 9 dużych one penny i później mamy 5 razy half penny, także naprawdę sporo jeśli chodzi o te baby na wózku. Do tego mamy z drugiego wypadu one shilling, czyli kawałek srebrnej monety. Tutaj, no to nie wiem co to jest, jakieś kółeczko, to nawet nie jest chyba pierścionek, coś od czegoś. Ten koralik, chodź tu, ten koralik z kamyszka, też jeszcze nie wiem, nie miałem czasu, żeby to wysłać do archeologa, ale jak wyślę, to na pewno Wam Was powiadomię. Kawałek klamry, kawałek miedzianej monetki, no i tutaj mamy wypad z pola zaowocował, o, hamerkiem, proszę bardzo, Henry, tutaj mamy jego facjatę, buzię na dole, ucho, Henry III, long cross, half penny, no i guziczek to oczywiście jakiś tam guziczek trafi tu do wszystkich guzików, no i wypad też z Hammersmith Tamizy, no to ta piękna wojskowa odznaka. Tak kochani się to wszystko prezentuje, jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić śladu po sobie w postaci komentarza, łapki oraz subskrypcji, a ja mam dla Was niespodziankę. Dla tych osób, które zostawią jakikolwiek komentarz pod moim filmem, żeby była po prostu aktywność, rozlosuję taką jedną książkę, którą widzieliście. Jest to książka, w której znajduje się moja znajda. Jak ktoś będzie chciał, mogę się nawet przy tej znajdce podpisać, czyli taka książka z autografem poleci do jednego z Was. Wystarczy, że zostawicie komentarz. Ja się z Wami żegnam. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hejka. Yeah.